Rozległe otwarte przestrzenie tętniące życiem, góry, lasy, małe senne miasteczka. Wśród wysokich wzgórz, na które prowadzą wąskie drogi, stoją pojedyncze małe domki. Mieszkańcy górskich wiosek żyją wolniej, zgodnie z rytmem natury, z wiarą w Boga, tak jak i mieszkańcy Gilowic, malowniczej gminy położonej u stóp Beskidu Małego, we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. Święta w Małej Ojczyźnie to czas wyjątkowy, szczególnie czas niezwykle barwnych świąt wielkanocnych, bogatych w tradycję i podtrzymujących prastare obrzędy. Po wojnie, co się będziemy czarować, była bieda. Choć gospodar słaby, to było to, co kogo było stać. O szynce nikt nie marzył. To nie było. Były jajeczka, było ciasto. Na naszym terenie mazurka się nie znało. W ogóle. Dzisiaj piecze, no bo... Przyszło to do nas. U nas nigdy nie było zajączka na Wielkanoc. U nas nie było prezentów na Wielkanoc, żadnych. Prezentem była kraszonka. To są najstarsze wsie tu. Tu szedł ciąg najstarszych wsi. Stary Żywiec już był Opidium miastem, jak jest datowane 1325. To już Gilowice też istniała jako parafia. I ten kościółek, który jest też trzeci z kolei, ale jest przeniesiony z Rykwałdu do Gilowic, a ten, tu był mniejszy kościółek, ale już był tak zniszczony, że tylko wybrano pewne elementy. Jest wybudowana w Rykwałdzie pod klasztorem taka kaplica Serca Pana Jezusa, z tym, że ołtarz został, jest w kościele. Na naszym terenie, tu na dolinach, chodzili w lany poniedziałek kto? Śmierguśnicy lub śmigorze. Tak i tak ich nazywano. Śmigorze dlatego, że mieli karwacze z wikliny uplecione i uderzali panny na wydaniu. Panny się nie broniły, bo to im przynosiło wielki zaszczyt, jak dostała takim karwaczem. Wróżyło to i, że w tym roku wyjdzie za mąż. I śpiewali specjalne pieśni. Przyślimy tu po śmierguście, na lenos tu nie opuście. Kopę jajek naryktujcie, a dziewcątów nie żałujcie. Jemioło, jemioło i zim zielon mocie, wy docie dziewcąta kienum, jojek docie, wy docie dziewcąta kienum, jojek docie. Przygotowywane przez kilka dni kolorowe palmy zwiastują w Gilowicach wiosenne święto. To właśnie w tej miejscowości przed laty ludzie postanowili przypomnieć, że na niedzielę palmową w każdym domu górale robili efektowne bagniątka. Ponieważ święcono je na dworze, palmy miały po 3-4 metry wysokości. Wierzono, że mają silniejsze znaczenie, gdy ozdobionego kwiatami i wstążeczkami bukietu włoży się rośliny wiecznie zielone. Gałązki borówek, bukszpan, barwinek, tuję czy gałązki cisza. Były drzewkowate, były trzpieniowate i kombinowane. Dopiero po wojnie kobiety starsze, bo zaczynała ta tradycja ginąć, i kobiety nosiły tak zwane bukiety, czyli obudziła się rano babcia czy tam gospodyni, mówi: stary, raj błoskie, nade dziś kwietnią niedziela, ja nie mam bagniątka. Naledzę ta do góry, do lasa, albo do potoka i narwi ta bagniątka, albo na rzekę. No to nazbierali, związali, obowiązkowo musiał być jałowiec, bo jemioła na naszym terenie zupełnie zginęła. Ja od 12 lat się zajmowałem w ogóle, wyszedłem z takiego domu tradycyjnego i zajmowałem się folklorem. I cały czas pracowałem w tym kierunku. Wanda Hajok, wymyślając 20 lat temu konkurs palm wielkanocnych, razem z Kazimierą Koim postanowiła przywrócić tradycyjne zdobienie palm. Pomysł z czasem przyjął się także w innych miejscowościach, ale to właśnie tu, w Gilowicach, powstają najefektywniejsze i niezwykle wysokie ozdoby niedzieli palmowej.
Na warsztatach było bardzo dużo osób, a w samym konkursie wzięło udział ponad 400 pań. Przeróżnych. Oczywiście dopiero po tym pierwszym razie doszliśmy do wniosku, że musimy skorygować warunki uczestnictwa w konkursie. Ponieważ w niektórych wyzwoliła się chęć, zrobimy jak największą palmę, to przecież wygramy, nie? A nam niekoniecznie zależało na tym, żeby ta palma miała 30 metrów i nie mogła spełnić swojej roli, która dla nas jest oczywista, sakrum. Palma musi być w kościele, musi wziąć udział w procesji, a były takie palmy, które były przywiązane do dzwonnicy i nijak nie można ich by było wnieść do kościoła, ani też, żeby one były wokół kościoła w procesji uroczystej. Nie dało się. Ale to i tak był sukces, dlatego że dowiedzieliśmy się dopiero podczas oceny konkursu, jak te palmy tworzyli. Nie, że rodzeństwo robiło palmy, oczywiście przy udziale całej rodziny, bo się wszyscy włączyli, trzeba było zrobić mnóstwo kwiatów, a to babcia, to mama, to na warsztatach, tata jakiś tam żertkę, trzeba było tą zieleninę zgromadzić, znaleźć piękne bazie. Rywalizacja powstała nawet wśród rodzin, kiedy jedna osoba z jednego domu, kuzyn czy kuzynka, postanowili, że razem zrobią i współzawodniczyli z drugą parą na przykład. I było tak, że jak ktoś miał palmę na 5 metrów, to jak się dowiedzieli, to dołożyli metr, mamy większą. I tak, tak trwało, że powstało mnóstwo takich właśnie palm, dokładanych, dorabianych, żeby była nasza większa. Troszkę żeśmy się z tego śmiali, bo było to zabawne, wesołe w sumie. Ale pocieszeniem było to, że właśnie włączyły się całe rodziny. To nie była jakaś tam indywidualna osoba, ale całe rodziny. Wszyscy przyjęli ten konkurs z zadowoleniem, a my jako organizatorki główne jakby byłyśmy przeszczęśliwe, że to się tak wspaniale udało. Ja się wychowywałam w takiej atmosferze, od małego tańczyłam, od małego po prostu byłam zaangażowana w takie prace. Ja rosłam w tej atmosferze, więc wszystko to przesiąkłam tym wszystkim. Byli takie osoby, którym zależało. Jedną z tych osób to jest właśnie Jan Gąsiorek, który pochodzi z Gilowic. Ja to pamiętam z dzieciństwa, ale kapitalizm taki wkroczył, że nadszedł moment taki, że jak młodzież, ja pójdę z palmą, no gdzie, no obciach. No i nastąpił taki przestój, tak. Ta niedziela palmowa, to tak mało było w ogóle widać, że to jest niedziela palmowa. I dlatego ten pomysł, myślę, że też ludzie tęsknili, szczególnie starsi, którzy dlatego się tak zaangażowali, żeby tym młodym pokazać i pomóc. Gilowickie palmy dzielą się na kawalerskie i tak zwane babskie, czyli rozłożyste. Kawalerska powinna być wysoka, na jednym trzpieniu, czyli drągu, i budowana z warstwami różnej zieleni, przyozdobionej kwiatuszkami. Obowiązkowo na szczycie palma musi mieć bazie, czyli symbol wiosny. Najpiękniej zdobione są bukiety przynoszone przez dziewczęta. To palmy robione na gałęzi bazi, często tylko jednej, ozdobionej dodatkowo zielonymi gałązkami i kwiatuszkami z kolorowej bibuły. To właśnie te bibułkowe kwiaty wymagają najwięcej pracy i czasu. Do palm używa się kwiatów tak zwanych pierwotnych, czyli takich najbardziej prymitywnych, gdzie gospodyni sobie ucięła tam pasek z bibuły i z tego paska bez wycinania czegokolwiek zrobiła sobie taką malwę pełną, stylizowaną, i już to mógł być kwiat do palmy, i w każdym rzędzie na palmie, w każdym wianku był po prostu w innym kolorze. I cała palma, wystarczyło, że jeden kwiatek umiała robić i całą palmę sobie wypełniła tym. Najstarszą techniką, taką drugą, jest kryzowanie bibuły, tak jak tutaj mamy. Jest to ręczne kryzowanie, fantastyczne dalie wychodzą, róże. Również bardzo pięknie wygląda palma. Później jest tak zwana metoda, trzeba poślinić trochę palce, metoda zwijana, czyli przez górali zwana metodą siulaną. No i też fantastyczne kwiaty robiło się z tego. I to była taka druga technika, bardzo fajna. Układało się, ja to nazywam takimi naleśnikami, ponieważ te kwiaty są takie płaskie. Można było dać do nich środek, jakieś tam oczko, żeby patrzyło.
No i też do palm mogło być. I trzecia technika to jest tak zwana technika kryzowania szydełkiem. Albo dawniej nie było szydełek, więc panie, gospodynie takie wiejskie brały taką spinkę do włosów, którą nazywali łornodel. Wyciągały tą spinkę i tą spinką sobie kryzowały. No akurat państwu nie pokażę, bo nie mam ani szydełka, ani takiej spinki. Bardzo lubię wszystkie techniki, łączę je z sobą i powstają mi jeszcze cudniejsze kwiaty. Moim wnuczkom, moim wnukom robię te palmy. I od dzieciństwa robię te palmy, bardzo to kocham. I to jest moje hobby, po prostu robienie tych palm. Jest to fantastyczne, zapach w domu piękny. Dzieci podają mi te gałązki już nacięte. Kręcimy tą palmę, jeden mi tam trzyma, obraca, no zależy jaka długa. No tym małym to takie maleńkie, a tym większym takie większe, żeby nie było znowu wojny, że ktoś jest pominięty. Wszyscy w tym uczestniczą, jeden robi kwiatki, drugi idzie tam na bazie, trzeci tam znowu ten kij szuka i tak wszyscy czekają, żeby ta palma piękna była. Od czego wy zaczynacie? Od przybrania gałązek zielonymi. Na końce dajemy niebiałe. No i tutaj jest bukszpan, ćwierk, w ogóle czepka oliwne, takie. Mm-hmm. Tak. No a potem wiadomo, kwiatki bibułowe. No i potem to nadaje jakiegoś kształtu całego. Parę tych przeglądów już miałam w swoim życiu. No i dla mnie palma to jest taka tradycja. No i po prostu lubię to robić. Coś się wspólnie robi, no nie? I to po prostu przechodzi z roku na rok. To jest po prostu piękne w tej tradycji, że możemy po prostu tworzyć palmy, przychodzić, pokazywać się z nimi, w ogóle ludzi uczyć, bo też ludzie tutaj przychodzą, właśnie gałązki nam biorą później po tych wszystkich mszach. Także bardzo ładny obrzęd. Wspólne tworzenie wielkanocnych palm to rodzinna lekcja historii. Starsi dzielą się wspomnieniami, pilnują, by ozdoba wykonywana przez dzieci była zgodna z tradycją. Dbają także o to, by pamięć o prastarych obrzędach nie umarła. Na naszym terenie były tak zwane kroszonki, malowane jajka jednym kolorem, cebulą, listkami oziminy, korą dębu, z buraków na bordowo, takimi naturalnymi sposobami. Natomiast te jajeczka to przyszły razem z materiałami góralskimi, bo one były właśnie takimi metodami batikowymi robione, więc to też miało dużą wartość. A nasze jajka, te malowane naturalnymi barwnikami, to one były również drapane, nie tylko malowane tym batikiem, ale drapane, takie drapanki. Należy przekazywać tradycję. Może nie należy do końca naśladować tradycję, ale należy o niej pamiętać i uczyć i wspominać to, co nasi przodkowie robili. To są jednak korzenie i warto takie rzeczy przekazywać. Tradycje religijne Gilowic sięgają przełomu XIV i XV wieku, bo już w tym czasie znajdował się tutaj niewielki drewniany kościół. Za sprawą konkursu w niedzielę palmową zabytkowy kościół świętego Andrzeja wypełniony jest po brzegi lasem wielobarwnych palm. Wierni coraz częściej ubrani w regionalne stroje niosą je również w uroczystej procesji prowadzonej przez kapłana. Bez względu na pogodę, a przeżyliśmy przeróżne pogody, wichury, deszcze, śniegi, zawieje i piękne pogody, zawsze byli uczestnicy. Zawsze uroczyście idziemy w taką dużą grupą do kościółka, bierzemy udział od początku do końca, czyli we mszy, w procesji, w poświęceniu. Jestem bardzo zadowolona, że dane mi było doczekać 20. Może będą kolejne, bo na pewno nie odstąpimy od tego zamiaru, żeby co roku było, ponieważ pokoleniowo to przechodzi, że ci, którzy 20 lat mieli temu, lat 10, mają 30, to swoje dzieci przyprowadzają. W
W niedzielę palmową wierni przynoszą do kościoła palmy na pamiątkę przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy. Do dziś tradycja robienia wielkanocnych bukietów utrzymuje się w kilku zakątkach Polski, na Kurpiach, w Rabce czy Lipnicy Murowanej. To jeden z kilku zwyczajów, które udało odtworzyć się także na gilowickich ziemiach. Udało, bo tradycja w sercach mieszkańców nadal ma swoje miejsce. Chłopcy, dziewczęta i dzieciaki i dorośli idziemy, bo to jest przecież nasza rodzima mała ojczyzna, nasze korzenie, to co trzeba przekazać, bo za chwilę może znowu się okazać, że coś jest innego. No, ja myślę, że dopóki człowiek ma siłę i tak dalej, to takie pokolenia już są wychowane, że nie zaginie. Tradycja to dąb, który 1000 lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest nasza kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie. To jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.